Serwis Omega ożarów świętokrzyskie. Mamy tutaj zdemontowany sterownik PSG16 dwuwtykowy, pompy VP44. Kable od kąta wtrysku. Tutaj na poprzednim filmie były już poprawione. Założyłem jeszcze dodatkową poplecionkę jednak na te przewody. Dało się na spokojnie. Koszulki na te przewody założone, wiadomo, do samego końca, do tego zaworu, który znajduje się tutaj pod głowicą pompy. Czarny zawór przykręcony na dwie śrubki Torx 25. Tak jak na poprzednim filmie, żeby to dobrze zrobić, musicie odkręcić te dwie śruby Torx 25 z prawej strony głowicy. Musi wam ten pasek blaszki, ta blaszka odejść. O, ta cienka blaszka. Wtedy będziecie mieli dostęp do przewodów tego zaworu do samego końca. Nie tylko z góry, ile tutaj kawałeczek możemy włożyć. Jeżeli tylko wciśniecie tu kawałek, tam do tej pierwszej śrubki, bo dalej wam ta koszulka nie wejdzie, to nic nie zrobiliście. To musi być odkręcone, tak jak pokazywałem na tym poprzednim filmie. Zakładamy dwie koszulki do końca, do samego tego zaworu, kąta wtrysku, tego pod spodem. I teraz jest poprawnie wykonana praca. Jeżeli chcecie ten zawór, możecie sobie sprawdzić po założeniu koszulek, jaką ma rezystancję. W tych pompach dwuwtykowych rezystancja tego zaworu wynosi około 3 ohmy. Miernik ile nam pokazuje? 0,2, 0,1. Za zaworem pokazuje 3 ohmy. No to tam niecałe 3 ohmy, około 3 ohmy. Zawór też można sprawdzić. Ten akurat, ten dolny od kąta wtrysku, te dolne przewody, one są tu na górze, ale to są te dolne przewody. One tutaj głowicę opasają i wchodzą do tego zaworu dolnego, pod spodem. Ten zawór możecie sobie sprawdzić bezpośrednio, podłączając do niego zasilanie 12 V. Ustawiam tutaj na zasilaczu 12 V, 12,1. I podłączamy. Widzicie pobór prądu? 4 A z groszem. I ten prąd sobie pomału spada. 4 A, niecałe teraz. Spada dlatego, że 4 A, 12 V to jest 48 W. Zawór zapewne się rozgrzewa pomalutku. Drut się rozgrzewa, jego rezystancja spada. Rośnie, przepraszam, jego rezystancja rośnie. A co za tym, prąd spada. Jak widzicie, to jest zwykła cewka. Jeżeli będziecie z powrotem ten zawór od kąta wtrysku podłączali do sterownika, nie musicie zaznaczać kabli. Lewy, prawy, nie ma biegunowości, nie ma to znaczenia. To jest zwykła cewka o rezystancji 3 ohm. Najważniejsze, żeby tylko koszulki do samego końca w tym zaworze od kąta wtrysku poprawić. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam wszystkich zainteresowanych do ożarów Serwis Omega Świętokrzyskie.